Okej, jest już. Jest? Jak Tak odcisk? dosyć specyficznie wygląda, bo tak jakby był okryty jakimś takim ciemnym, bardzo sztywnym i wydaje się, że cienkim materiałem. Tak jakby no, założyć mu na już od połowy głowy to się zaczyna. I później otula jego plecy i tak by przykrywa, tworzy taki specyficzny dekolt i okrywa całe ciało z uwzględnieniem głowy, no, jakby naciskiem na tył. I atmosfera tam jest bardzo taka dziwna, taka trochę mroczna, taka czuć w Michale takie emocje, coś, co jest niesamowicie trudno odczuwać, bo to jest tak jakby złość, bunt, który się w nim jakby budził, ale jest zmieszany głównie chyba ze smutkiem. Trudno właśnie jest to rozdzielić, bo to jest pomieszane i to jest tak dziwny stan, że ten bardziej chyba smutek jednak dominuje, taka forma przegranej. Tłumiąc tą złość, nie pozwala się tej złości zamanifestować i tworzy ogromne napięcie, tak? Ogromne napięcie, że tak jakby od środka chciało Michała rozerwać, ale nie może, bo znowu właśnie jest tak, że coś tłumi, tak jakby coś, co się w nim zaczyna, bo to jakby się coś rozlewało w nim, co gasi to i wywołuje jakąś taką emocję zupełnie niezwiązaną, smutek ze złością, że to można połączyć tak dziwnie. I czuć takie znieczulające coś na plecach. Nie wiem, czy to jest punktowe, może punktowe, ale to rozlewa się na plecach, tworząc taką formę jakiegoś nawet może lęku, może to też jest czymś pomieszane, więc trudno jest jednoznacznie określić. To jest jakby suma jakichś wymieszanych emocji. A to nie znieczulające na plecach może być też tą tkaniną, którą ma na sobie? Możliwe, że to ona ma coś albo na sobie, albo tak go otula, że tworzy coś takiego, co z jednej strony chce go utulić, dać mu bezpieczeństwo i faktycznie tych emocji, tych takich trudnych, one nie są wtedy w ogóle wyraźne, ale są. Jak na ciebie zareagował? Zauważył cię? Tak. Sprawdź DNA Michała. Sprawdź, czy to jest naczynie Michała. Tak. Pozwolisz mi porozmawiać z nim bezpośrednio? Michale? Słucham. Dzień dobry. Dzień dobry. No to my już jesteśmy. Chciałeś, żebyśmy przyszli? Obojętnie. Jest ci to obojętne? Twoje ciało fizyczne poprosiło nas o to spotkanie. I teraz moje pytanie jest takie, czy ty wiedziałeś, że przyjdziemy? Coś przeczuwałem. Przeczuwałeś. A przeczuwałeś też, dlaczego twoje ciało fizyczne nas poprosiło o to spotkanie? Nie. Nie. A jest jakikolwiek problem, albo sprawa, albo coś, co chciałbyś przepracować? W Nie, tobie? nie. Jest ci dobrze, tak jak jest? Tak. Nie potrzebuję żadnej asysty, żadnej pomocy. Nie. Nie. Powiedz mi, jak odczuwasz swoje ciało fizyczne? Wiem, że jest. A.
Jakieś sygnały dostajesz z ciała fizycznego? Odczuwasz je jakoś specyficznie? Czy po prostu wiesz, że jest? Bo inaczej ciężko byłoby w ogóle istnieć tu, w tej rzeczywistości. Odległe, ale jest. Jest odległe? A powiedz mi, w tej chwili, kiedy jesteśmy tu z tobą, gdzie jest twoje ciało fizyczne? Wiesz, gdzie jest? Gdzieś siedzi. Gdzieś siedzi. W tu i teraz, w tym życiu Michała? Czy gdzieś indziej? W innym życiu? Jak to czujesz? Że jest. Dobrze. Twoje ciało fizyczne tak poprosiło nas o tę pracę, o to spotkanie, czyli ma, czuje w sobie, że są jakieś sprawy, które chciałby rozwiązać, załatwić. Moje pytanie jest takie do ciebie, czy ty się zgadzasz na to, żebyśmy byli w twojej przestrzeni i ewentualnie sprawdzili, co takiego jest, co Michałemu fizycznemu przeszkadza, Michałowi. Powiedz mi, czy zgadzasz się na to, żebyśmy byli tu, popracowali z tobą, dla ciebie, ponad tobą. Dobrze. Jest ci wszystko jedno, Michale? Nie. Nie, dobrze. Okej, to zostaw mnie teraz z Darkiem. Darku, rozłącz się. Darek, wróć do swojego oddechu. Okej. Co czułeś, przepuszczając Michała? Że coś gasi jego emocje, jego decyzje. Coś, co chce wyrazić, co się pojawia. To może coś takiego było, jakby, nie wiem, czemu się kojarzy, jakby się napalić czegoś. I jest coś takiego, że słyszy pytanie, pojawia się potrzeba, tak? Natomiast w momencie, kiedy już następuje przekazanie tej intencji, to wtedy to już jest nieistotne i tak naprawdę to nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia. Michał powiedział, że czasami sięga po pewne używki. A powiedział, że sięga po alkohol, co go w sumie dosyć denerwuje, bo nie chciałby tego robić. Ale jak sięga po niego, to czuje, że jakby tracił kontrolę, tak jakby coś się z nim działo innego. Tak jakby ktoś w niego wchodził. Takie ma odczucia. Jak to wygląda tu na tym poziomie subtelnym? Czy jest... Bardziej się czuję, że coś nie ma na nim siedzi. No to bardziej tak, właśnie to. Jest coś takiego, jakby właśnie to co go okrywa. Nie da się tego powiedzieć, że to jest przyczyną, ale efekt jest taki, że tam, gdzie jest przykryty, to jest właśnie taki stan takiego zawieszenia. Zawieszenia. Jest sprawdź. Niewyraźne, te odczucia są niewyraźne. Nie można jednoznacznie odczuć lęku jako lęku, złości jako złości, smutku jako smutku. To jest coś takiego, że do tego jest coś przyczepione, co nie potrafi tego w pełni zidentyfikować. Darku, sprawdź, czy to coś, co ma na plecach, ma świadomość. Tak, to rozumie emocje i próbuje je w jakiś sposób kontrolować, to nie może, bo to nie ma kontroli tego. To w taki sposób kontrolować w sensie tego słowa. Tylko jest coś takiego, jakby to w sposób, nie wiem, chemiczny albo jakiś elektryczny, albo nie wiadomo jaki,
wyczuwało niesamowicie szybki sposób jakąś emocję i wyrzucało z siebie, czy uwalniało kontremocję, która tamtej nie potrafi się, nie jest w stanie umocować się w Michale. Sprawdź, czy to jest kreacja Michała, czy to jest coś zewnętrznego. Jest poczucie, że to jest coś z zewnątrz. W takim razie nakaż temu czemuś, żeby zeszło z Michała i stanęło naprzeciwko niego na już. Co stanęło? Taki jakby płaszcz teraz wisiał na zewnątrz, tyle że to głowę ma. I wygląda trochę jakby takie skrzydło nietoperza, ale w konstrukcji, ale dłuższe i takie bardziej obszerne, że to faktycznie go Michała otulało, tak go przytulało jakby. I teraz głowa jest taka taka trochę ptasia, ale są jakieś takie elementy, może nawet gacie właśnie, te nietoperzowe takie. To jest bardziej, trudno by to nazwać gatunkiem, tylko jakimś zlepkiem jakiejś energii, które tworzą coś takiego. Nakaż temu czemuś, żeby przybrało swoją oryginalną formę. Zobaczymy, co się pokaże. Już. Bardziej się to wyprostowało. Jest tam tylko jedna świadomość? To jest taka świadomość jakby, nie wiem, emocjonalna. Jakby zadać pytanie temu, kim jest, to jest tak. Nikim. To jest świadomość emocji, że ona czuje, czy jest dostrojona do emocji. Ale, ale przez to jest świadome, bo ono świadomie jakby rozpoznaje emocje. A teraz powiedz mi, jak Michał wygląda, jak to zeszło z niego? Zimno mu strasznie w plecy jest. I z przodu w sumie na udach jest zimno. Jakby bóle mięśniowe się też teraz takie jakby pojawiały. I klatka piersiowa też się tak jakby ochłodziła. I jakby się bał otworzyć oczu teraz. Zamknął i teraz bał się teraz otworzyć. Poproszę, żeby otworzył oczy. No, chce, ale właśnie nie może. Nie może. Zapytaj go, gdzie jest ta niemoc w nim. Dlaczego nie może otworzyć oczu? Wyraźnie teraz czuję, że nie może. Nie może. Okej. Zobacz, Darku, co jeszcze jest w Michale, co może powodować to, że on nie może otworzyć oczu. Niech ci się pokażą wszystkie elementy, które do niego nie należą. Bo teraz jest bardziej określony. Ma do tego emocje pod tytułem lęk przed otwarciem oczu i nic tego jakby nie gasi i ten lęk wpływa na to, żeby on tego nie zrobił. Do tego jest jeszcze coś na plecach, co chyba to jest z dwóch miejsc i chyba to jest takie coś, jak to coś na nim było, to albo w dwóch miejscach, wyżej tak nad sercem, z tyłu na plecach i w części takiej tej pleców tam krzyżowej. Tak jakby stamtąd coś było od niego energetycznie zaciągane, a tam jakby znieczulanie było nad sercem. To jest rozjątrzona taka rana jakby energetyczna tam. To też jakby wzmaga to poczucie lęku przed otwarciem oczu. Jakby on przeczuwając to, że coś jest, bał się z tym skonfrontować. I to jest przez górę wyraźnie. Poproś go, żeby zebrał ten lęk. Nie musi otwierać oczu. Może zebrać ten lęk. Potrafi to zrobić? Niech zbierze.
swojej wiary. Bardzo teraz jest lęk odczuwalny w nim. Bardzo. Gdzie on się sytuuje? Na On plecach? Gdzie jeszcze? taki trochę teraz jakby aktywował się do odczucia, żeby mógł Żeby odczuć, go to odczuć. teraz na przykład jest tak w klatce piersiowej, ale tutaj jak się tutaj taka jest jakby forma aż takiej skęstniałego, galaretowatego lęku. Ja policzę do trzech, a na trzy cały ten lęk znajdzie się w jego rękach, tak żeby mu pomóc. Jeden, dwa i trzy. Ma ten lęk w rękach? Ma. Jak odczuwa? Galareta? Lepki jak jest tak. Zapytaj go, czy chce zatrzymać ten lęk w sobie. Jaka jest jego decyzja? Chcę go na wszelki wypadek tak podtrzymać. Podtrzymać. Dobrze, niech go podtrzyma. Tak, bo w nim było poczucie, że może mu się przydać jeszcze. Że może mu się przydać. To zapytaj go, czy chciałby go przetransformować. Nie, chcę po prostu inne rzeczy czuć, tak jak teraz czuję. Aha. Czuję tak, Czuję ten czujesz, lęk. czuję prawdziwie, albo czuję coś, czego wcześniej w taki sposób nie odczuwał. Chcę, jakby chciał go poznać bardziej, oswoić go. Dobrze, to niech go potrzyma trochę, ale moje pytanie jest takie, czy na pewno chce go zatrzymać? Powiedz Michałowi, Nie, że pewności nie ma, ale czuję, że może mu się przydać, Że jeśli może mu dlatego się tej przydać. pewności nie ma. Jeśli go przetransformuje, odrzuci, Aha. to wtedy już jakby czuję, że wtedy będzie w sytuacji, Aha. że może będzie chciał coś sprawdzić, a nie będzie miał A jak, nie bo będzie już nie mógł. będzie. Powiedz mu, że zawsze może cofnąć decyzję. Nawet teraz, kiedy na przykład pozbędzie się tego lęku, zawsze może odwrócić sytuację i powiedzieć, że chce mieć ten lęk w sobie. Tak to działa. Jest to na zasadzie intencji i decyzji jego. A niech spróbuje, jak to jest bez tego lęku. Chce poeksperymentować? Chce sprawdzić? Właśnie on eksperymentuje, w sensie poznaje. Rozumiem, teraz poznaje. Tak, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Ten lęk już jak chce, to ten kod zawsze jest w stanie odkodować. Zrobimy inaczej. Otwórz mu portal o neutralnych częstotliwościach. Poproś go, żeby tam wrzucił, a teraz pokażemy mu, jak wygląda radość. Chce? To uczy się odczuwania tych odczuwania emocji. Poznał emocje o niskiej wibracji, a teraz chciałabym mu pokazać emocje o wysokiej wibracji. Gotowy jest? Nie. Nie. Okej. Cały czas trzyma ten lęk. Nie chce go wypuścić. Tak, bardzo Dobrze. koncentruje się nad nim, niemalże trzymając go w ręku, prawie wszedł w niego. Niech nie wchodzi. Może otworzyć oczy? Bardziej teraz czuję. Czuję. Tak jak ma zamknięte. Jak ma zamknięte, to odczuwa lepiej. Dobrze. Czy chce się dowiedzieć, kto jest właścicielem tego płaszcza, który ma dziwną konsystencję? Ptasio, nietoperzo, gadzią? Chce się przekonać, kto jest właścicielem tego? Nie. Nie. Dlaczego? Bo to rozprasza go cały czas. Rozprasza go coś. Aha, dobrze. Darku, sprawdź jego DNA. Sprawdź, czy jest jakakolwiek modyfikacja DNA w Michale. Tak. Dobrze. W jakim procencie? Nie wiem, to tak się pojawia. 1 do 0,3.
3 do 0,5. 1 przecinek. Podzielone, jakby Aha. dwukropek. 0,3, dwukropek, 0,5. Nie wiem, co to znaczy. To takie manewry robi, manipulacje liczbami. Bardziej chyba to jest odczucie, że dwa rodzaje obcych genów tam są. Okej, okay, dobrze. To w takim razie sprawdźmy, co to są za geny. Jaka jest ta modyfikacja? Sprawdź, jaką tą energię wyczuwasz, jeśli chodzi o modyfikację w DNA. Ja cały czas wyczuwam, że jakbym odczuwał świadomość, czy bardziej energię może. Ptasią, nie wiem, tak to czuję. I gacio. Ptasia i gadzia. I teraz może ci się ułożyć to w procenty, jeśli chodzi o i tą ingerencję ptasią i ingerencję gadzią. 0,8. 0,8 ptasia. Czy wszystko razem? 1 do 0,3 do 0,5. To jest cała jego ingerencja. Dobrze. Czy Michał zaczyna zdawać sobie sprawę z tego, że ma już zmanipulowane, zaingerowane DNA? Tu na poziomie energetycznym oczywiście. Nie, w ogóle sobie nie zdaję z niczego chyba sprawy. Dobrze. To znaczy jest jakby takie, nie wiem jak odczuwać, to jest bardziej moje odczucia niż jego, bo Michał nie odczuwa. Nie odczuwa. No teraz się uczy, jak brzmi. Nie uświadamia sobie może, aha, tak. On jak odczuwa, czuje. Ale nie uświadamia sobie wszystkich odczuć. Jest jakby był w jakimś formie takiego mroku, który jest dla niego specyficznym rodzajem światła. Aha. Czy światła, czy koloru może bardziej. Częstotliwości koloru. Dobrze. Sprawdź, jak wygląda jego świadomość. No właśnie tak, że jest w jakimś procesie poznawczym, jakby chciał tworzyć więcej kolorów i żeby je tworzyć, musi je poznać, chce je poznać, żeby tworzyć je w sposób bardziej świadomy, żeby je rozumiał. Tarku, sprawdź taką najbardziej świadomą cząstkę, może to być fragment nanocząstki. Gdzie jest jego najbardziej świadoma część? Ta cząstka świadomości. Jest w głowie, jest niesamowicie jasna wewnątrz siebie. Przy czym na zewnątrz nie emituje dużo, bardziej wewnętrznie świeci. W głowie, tak? Dobrze, pozwolisz mi tylko z tą cząstką najjaśniej emitującą, świecącą porozmawiać? Tak. Dobrze, no jeden, dwa, trzy. Michale? Słyszysz mnie? Słyszę. No, okazało się, że tutaj się chowasz tą najbardziej świadomą cząstką. Nie chowam się. Nie chowasz się. Tutaj jesteś po prostu. Tak. Powiedz mi, czy jest jakiś problem u ciebie? Wiemy już, że twoja część subtelna odczuwa emocje, ale nie uświadamia ich sobie. Dlaczego? Zbyt głęboko wszedłem w proces poznania. Aha. Za głęboko? Tak, nie jestem w stanie pamiętać, przypomnieć sobie. Oho. A pamiętasz ten moment, kiedy wszedłeś? Za głęboko? Pamiętasz, kiedy Pamiętam, to się stało? Że chciałem poznać, ale nie potrafiłem poznać. Czy to się działo, dzieje w tym
Twoim życiu, czy w jakimś innym wcieleniu? Tam było istnienie. Mhm. To też było życie. Mhm. Czy było to przed pierwszym twoim zejściem na ziemię? Ziemia, tak. Mhm. Pamiętasz trochę? Pamiętam próby dostrojenia się. Aha. No to już Nieudane dobrze. próby. Nieudane próby. Dobrze. A możesz nas tam zabrać do tamtego momentu, kiedy próbowałeś się dostroić, ale coś nie wychodziło? Tego nie pamiętam. Tego nie pamiętasz. Sprawdź teraz w sobie, jakie masz obce elementy. Zobacz w swoim ciele subtelnym, czy masz coś, co do ciebie nie należy. Obcą w tym momencie, nie twoją energię. Możesz to zrobić? Czuję dużo energii. Gdzie masz takie elementy? Jest we mnie mnóstwo. Otacza mnie. Otacza cię. Ja cię poproszę, żebyś wszedł teraz do portalu o neutralnych częstotliwościach. I na trzy pokażą się wszystkie twoje elementy, które do ciebie nie należą. Gotowy jesteś na to? Michale? Tak. Jeden, dwa i trzy. Już. Pokaż mi, gdzie one są. W głowie są? Gdzie są te elementy? Nie twoje. Ktoś ci je tam włożył. Naszym zadaniem jest sprawdzić, kto. Ale najpierw powiedz mi, gdzie one są. Dużo w plecach. Plecy. Na dole pleców. W biodrach. Co jeszcze? Noga. Nogi. A w głowie? W głowie jest, ale nie czuć tak jak w plecach. Okay. To samo jest w brzuchu. Jest, ale nie czuję. Nie przeszkadza mi to. Okej. Dobrze. Masz taką umiejętność, że jak zagłębisz swoje ręce, swoje dłonie energetyczne w swoje ciało, to odkodujesz, jakie jest zadanie tych wszystkich elementów. Jakie jest zadanie elementu, który jest w plecach? Tam jest najdotkliwiej. Jaką ma funkcję? I jak może się to przekładać na twoje życie fizyczne? Coś wychodzi przez plecy. Coś wychodzi. Rozładowuje się. Nie tworzy odczuwalnego napięcia. A zobacz ten element, dotknij go. Coś, co wychodzi z pleców? Czy przez plecy? To jak taka tchawica, która aha. zwęża się, czasem się rozszerza. Reguluje. Okay. Takie dwie rurki, tak? Czy jedna rurka? Jedna. Dobrze. A co masz w biodrach i w nogach? Jak to czujesz? Coś, co ma zdolność do zmiany stanu. Od takiego bardzo lekkiego do takiego twardego. Coś, co potrafi ten stan zmienić, stan skupienia. A powiedz mi, jak to się przekłada na życie fizyczne twoje, Michała? Nie powinno się przekładać. Nie powinno się przekładać? Dlaczego? Zatrzymujesz tutaj te impulsy? Tak, powinno się zatrzymać. Okej. A powiedz mi, dlaczego przez sen mówisz? Twoje ciało fizyczne mówi, że ciągle mówi przez sen. To nie ja mówię. A kto? Nie ja. Mhm.
Kto mówi? Kto tam mówi, powiedz? Zawołaj tego kogoś. Kto mówi przez ciebie, przez sen? Możesz to zrobić? To, co stoi tu obok. Dobrze, to, co to? To mówi emocjami. Przełącza emocje. Przenosi się to do umysłu, który widzi to w formach obrazu. I dzięki temu wypowiada. Tak jakby to coś mówiło poprzez emocje, wykorzystując ciało. A czy to coś też jakby zmienia twój charakter i twoje zachowania w momencie, kiedy jesteś pod wpływem alkoholu? Wtedy ciało nie stawia blokady tak, takiej i te emocje wtedy stają się bardziej odczuwalne, czy bardziej ich natężenie zwiększa się. Wtedy przyjmują kontrolę. Michale, mam do ciebie prośbę. Na moje trzy zażądasz, by wszystkie energie, które w ciebie ingerują lub są w tobie, mają wyjść, stanąć naprzeciwko ciebie. Gotowy jesteś? Tak. Jeden, dwa i trzy. Już. Wszystkie energie, pośrednie lub bezpośrednie, ingerujące w ciebie lub będące w tobie, mają wyjść i stanąć przed tobą. Już. Kto się pojawił? Taki ciemny stwór. Ciemny stwór. Ciemny. Ciemność mnie pociąga. Lubisz ciemność? Nie rozumiem jej. Bym chciał ją poznać. Przypatrz się, spójrz. Co to jest za gatunek, ten ciemny stwór? Co to jest? Ma inną formę niż ludzka. Aha. Poproś, żeby, zażądaj w zasadzie, żeby przyjął swoją oryginalną formę. Już. Co to jest ten ciemny stwór? Jest dalej ciemnym stworem. Dobrze. Michale, zostaw mnie z Darkiem. Darku, rozłącz się. Rozłącz się, Darku. Wróć do swojego oddechu. Jak się czujesz? Dobrze. Darku, to jest ten ciemny stwór. To no, wygląda jak gad. Znaczy, to jest gad. Jest gad. Tyle, że to jest coś takiego, że ta przestrzeń też jest bardzo ciemna. I on się tak wtopił. Wtopił się w tło, w to. Bo jest też tak ciemne jak to tło, ale odcina się bardzo wyraźnie. Czy on był w Michale, czy po prostu ingerował w niego z zewnątrz? On czerpie z wnętrza Michała, czyli z tych emocji, aha. Przez tą całą. Aha. Poprzez to, co jakby na niego nałożył, przykleił i jakby jest poczucie, że z jednej strony go znieczulał, z drugiej pobudzał i znieczulał. To pobudzenie jakby było bardzo takie trudne do wychwycenia. To rzeczywiście jest coś takiego, że w momencie, kiedy tam była sytuacja, kiedy alkohol czy jakaś inna ewentualnie używka, czy i jakaś sytuacja, to wtedy rzeczywiście mógłby poczuć to, co w sobie nosił, ale w stanie normalnym, w cudzysłowie, to było bardziej uwalniało te emocje w nim, czy kontrolowało w taki sposób, że pewne decyzje, czy podejmowanie jakiegoś działania było właśnie na podstawie tego, ale tak stłumionego, że Michał nie uświadamiał sobie, że to nim powoduje, bo było to właśnie pod wpływem takiego znieczulenia tych emocji. Nie było to bardzo wyraźne.
Tarku, sprawdź razem z Michałem, kto się pokazał mu, kiedy po raz pierwszy wchodził w medytację. To była szkoła średnia i wtedy zobaczył stwór podobny do wampira lub wilkołaka. Bardziej jest to wampir, ale taki blady stwór, takiej papierowej skórze, też jakby się tym płaszczem tak przykrył. Ale to cały czas jest odczucie, że to jest to, co na nim było. To, co na nim było, tak, ten pseudopłaszcz taki, czy ta tkanina. To mu się tak pokazywało. To jest coś takiego, jakby on wychodząc z medytacji chciał wyrwać się z objęć tego czegoś i to go przytrzymało i wtedy może on się chciał wyśliznąć, obrócić i zobaczył to, co miał na Bardzo się sobie. wtedy wystraszył i momentalnie wyszedł z medytacji. Chciał się dowiedzieć, czy to nadal przebywa w jego przestrzeni. I nazwał też wampirem energetycznym, ale swojego kolegę, który mu właśnie podpowiedział, jak robić tę medytację. Czy rzeczywiście było to coś pod wpływem tego znajomego Michała? W sposób chyba nieświadomy mógł się stać narzędziem i skierować uwagę, odczuć te stłumione emocje. Michale, on je bardziej odczytał, bo w nim nie było tego znieczulenia i wskazał mu kierunek. Dobrze. Czy ta pseudotkanina należy do gada? Tak. Czy jeszcze jest coś, co należy do gada? Michał należy. Kto tak mówi? Ten gad. Ten gad tak mówi, że Michał do niego należy? Jak ten gad się nazywa? Ma jakieś imię? Lupius. Lupius? To tak trochę rzeczywiście wilkołakowo. Darku, sprawdź jeszcze, czy oprócz Lupiusa jeszcze są jakieś inne byty, które korzystają z energii Michała. Mówiłeś też, że w tej tkaninie odczuwa się ptasię i gadzią energię. Tak. Kto jeszcze korzysta z energii Michała? Jego dzieci. Jego Dzieci Lupiusa? tak. Aha. Dlaczego się nie stawiły? Bo nie kontrolują Michała. Nie roszczą sobie prawa Nie do roszczą niego. sobie sprawa, ale korzystają. W związku z tym mają się stawić. Powiedziałam pośrednio lub bezpośrednio. Ingerencja i korzystanie z jego energii już. Ile jest tych dzieci? Ponad 60. Spójrz na Michała teraz. Zblokuj Lupiusa i tych 60 dzieci. Jak Michał się teraz zachowuje? Jest jakaś reakcja w nim? Jakaś zmiana? Co? Jakby w brzuchu zrobiły mu się jakieś takie napięcia i chciał to z siebie wyrzucić. Dobrze. Cały czas jest w tej przestrzeni neutralnej na moje. Pulsujesz, mam ten dół brzucha szczególnie. Dobrze. Dół brzucha zareagował na te dzieci. Czy był używany jako inkubator? Nie. Nie. Nie, jego energia po wyciągnięciu była jakby jak karma dla innych. I te dzieci jego, tego gada, to też są formy takich hybryd, bo to nie można określić, że mają jakby, wyglądają po ojcu.
pewne elementy są tak jakby właśnie z ptakiem, coś skrzyżowane było. Jakieś są krzyżowe. I one dostają taką karmę od różnych istot i częściowo od Michała. Poproś Michała, żeby zaświecił teraz swoją energię, która jest poza nim, na 1, 2 i 3, już. Jak zobaczy, gdzie ta energia jego idzie. Jest w Lupiusie i jest w tych hybrydach? Tak. Czy Michał zaczyna sobie zdawać sprawę, że karmi, dokarmia i gada i jego dzieci? No, niby tak, bo widzi, ale jakoś jakby cały nie czas potrafił jest uwierzyć w to, że... znieczulony. Dobrze. Na trzy wyjdą z Michała wszystkie elementy, które do niego nie należą. Wszystkie implanty. Gotowy jest do tego? Tak. 1, 2 i 3. Już. Usuwa wszystkie implanty. Implanty przechodzą do właścicieli. Na 1, 2 i 3. Już. Brzuch się uspokoił? Tak, cały się. To znaczy, powiedziałem, że cały się uspokoił, ale on był spokojny, tylko teraz trochę może forma tego spokoju jest inna. Inna. Dobrze. I teraz na trzy usunie z siebie cały ten lęk, który miał, który odczuwał. Co jeszcze tam jest takiego, co... W zasadzie to ten lęk był najmocniejszy. Na 1, 2 i 3 lęk się rozpływa. Już. Michał wychodzi z tamtej, z tego portalu. Wraca do tu i teraz. Jak ta jego przestrzeń wygląda? Ta przestrzeń jest taka... Cały czas jest ciemna? Tak, jest ciemna, ale nie wiem, do czego to może jakby zrobić taką trochę, wypuścić lawy i w środku rozeprzeć to gazem i te struktury tak zastygły w zastygły. sposób taki czarny, takie elementy i tam są różnego rodzaju jakby groty potworzone w tym i tam. Więc to jest przestrzeń jasno można widzieć, ale ciemne są powierzchnia tego. To jest taka dość przytłaczająca przestrzeń. A powiedz mi, jak teraz Michał wygląda? Jak się uwolnił z tych implantów i emocji lęku? I bardzo wyróżnia się na tle tej ciemności. On zaczyna staje się jakąś taką istotą, w której trochę więcej światła jest, więcej koloru. Dobrze. Widzi tego Lupiusa i te dzieci jego? Tak, tak, widzi. Boi się ich? Boi się Lupiusa? Nie. Darku, pozwolisz mi porozmawiać z Lupiusem, czy wolałbyś nie? Nie wiem. Obojętne mi to jest. To w takim razie pozwól mi z Lupiusem porozmawiać. 1, 2 i 3. Już. Lupiusie. Słucham. Powiedziałeś, że ty jesteś właścicielem, że Michał do ciebie należy. Tak. Dlaczego? Bo do mnie należy. Ale... Jak to się stało, że należy do ciebie? Bo w to uwierzył. Uwierzył. A kiedy uwierzył? Ty zwiodła go ciekawość. A dawno było to? Tak. Ile wcieleń temu? Jest tutaj na Ziemi już 72 wcielenia. To jest 72? Tak, 72. I teraz i od samego początku? Tak. Jest twój? Kiedy się tylko dostroił. Dostroił się. Dobrze. Mówił też właśnie o coś o dostrajaniu. Okej.
Powiedz mi, z jakiej energii korzystasz, jeśli chodzi o Michała? Korzystam z niego. Z niego całego? Tak. No ale to też z jakiejś energii. Zależy od sytuacji, w jakiej się znajduje i w jaki sposób można koncentrować jego energię. Podaj mi maksymalne wielkości. Maksymalne. Doszedłem do 91. 91 życiowej? Sumę wszystkich energii. Wszystkiego, wszystkich energii. A która najbardziej ci smakuje? Uwielbiam strach. Strach. A powiedz mi, czym karmisz swoje dzieci? Też strachem. One Też wtedy strach. Stają się silniejsze. A powiedz mi, co zrobiłeś? Czy ty jesteś odpowiedzialny za ingerencję w jego energetyczne DNA? Tak, to było niezbędne, bo wartości powyżej 80% powodowały, że on tego nie wytrzymywał. Okej. Okay. Wtedy miał krótsze wcielenia? Przejmował się wtedy. Miał Dobra. Krótsze, tak. Krótsze. Ciało umierało. Proszę. A jak ci się udało zmodyfikować DNA? Jak to zrobiłeś, powiedz mi? Dogadałem się. Z kim? Dogadałem się z insektami. W zamian za to, że wyniki tych eksperymentów w części będę oddawał. Albo wyprodukował dla nich też części czy formy hybryd. Dlaczego insektoidy się nie stawiły, kiedy zażądałam, żeby przyszły wszystkie byty, które ingerowały, ingerują? Nie są właścicielem. Nie szkodzi. Ale ingerowały w energetyczne DNA Michała. One nie, ja. Ty, ale korzystałeś z ich wiedzy. Tak. Przywołaj te insektoidy. Już. Na 1, 2 i 3. Mają się też stawić przed Michałem. Kto przyszedł? Ci, z którymi dokonałem wymiany. To znaczy? Dwa insekty. Dwa insekty. Przypominające coś konkretnego? Wysokie szare owady. Szare owady. Powiedz mi, Michał od jakiegoś czasu, od kilku lat dzwoni mu w głowie. Jak opisywał mi to, to powiedział, że słyszy, jakby świerszcze grały. Czy to te insektoidy? Nie. Nie? Częstotliwości. To są częstotliwości. I brzmienie jego DNA, które jest po modyfikacji. Czyli ta modyfikacja nastąpiła kilka lat temu? Nie, ale wibracja dopasowuje się do DNA. Okej, dobrze. A powiedz mi, Lupiusie, kto to był, kto się pokazał Michałowi, kiedy miał taki niesamowity sen o pięknej kobiecie? Była to ideał jego wymarzonej partnerki. Do tej pory nie może zapomnieć tej pięknej twarzy, tej pięknej istoty. Kto mu się pokazał? Projekcja. Projekcja. Wywołanie w nim pragnienia. Na tych pragnieniach można tworzyć różne emocje. To ty zrobiłeś te projekcje? Tak. Aha, dobrze. Czy ty też ingerujesz w jego sny tak dosyć istotnie? On miewa bardzo dziwne czasami sny. Czy to są właśnie te projekcje, które robisz? Niekoniecznie projekcje, ale też czasem wyrównywanie, czy wypełnianie, czy testowanie nowych emocji. One manifestują się jako nowość w jego istnieniu.
istocie, a umysł, żeby je zrozumieć, musi dostać obraz. Sam mówi, że ma, zastanawia się, czym są wizje w jego snach. I zadał pytanie, czy to miał takie wrażenie, jakby był w innych przestrzeniach. Czy tak w istocie było? Czy to nadawałeś pewien obraz tym odczuciom, które chciałeś, żeby on zaczął odczuwać? Utrwalałem stan zapomnienia. Dobrze. 91% to dużo. Jaki jest twój plan na to życie, Michała? Do ilu chciałbyś dojść? W tym życiu nie dojdę do 90. Nie? Nie. A w tym życiu jeszcze jest plan na to, żeby dalej modyfikować jego DNA? Tak, jest teraz ku temu, są teraz ku temu dobre warunki. Dlaczego są ku temu dobre warunki? Bo okoliczności zewnętrzne sprzyjają. To Można znaczy. łatwiej koncentrować uwagę. A powiedz mi, kto mu podpowiedział kształty dwóch tatuaży, które sobie zrobił w bardzo ważnym dla siebie momencie, czyli przed ślubem i po porodzie swojego dziecka? Emocje mu podpowiedziały. Emocje, czyli to był jego pomysł. A emocjami kto grał? Przerwało. Lubił się, powtórz. To ja kieruję jego emocjami. No właśnie, to chciałam od ciebie usłyszeć. Dobrze. Gdzie trzymasz dane na temat Michała? I kto je trzyma? Ja jestem ich właścicielem. Ty Ja jesteś je trzymam. Właścicielem. A kto je zebrał? Tylko ty, czy insektoidy również? Insektoidy udostępniły mi technologię. Ty masz gdzieś te dane. Pokaż mi, gdzie trzymasz te dane na temat Michała. Już. Gdzie one są? W mojej przestrzeni. W twojej przestrzeni. Tak. Co to jest za przestrzeń? Która istnieje. Aha. Czy masz więcej takich istot jak Michał, których jesteś właścicielem? Tak. Ile? Ile masz takich istot? 114. 114. Wszystkie mają jakąś wspólną cechę? I co to za cecha? Są pod moją kontrolą. Były ciekawe. Były ciekawe. Dostroiły się. Co to znaczy, że jesteś właścicielem Michała? Że Michał do ciebie należy. Co to znaczy? Opisz mi to. Należy do mnie. Nigdy nie należał do siebie? Kiedyś należał. Powiedz mi, czy oprócz tego, że zabierałeś mu momentami tak dużo energii, a czy też przekazywałeś Michałowi jakąś energię z zewnątrz? Tak. Co? Emocje, inne emocje. One pomagają przy zmianie natury, DNA, częstotliwości. Wpływają na decyzje, na podejście, na postrzeganie świata. A dla ciebie jakie to były najlepsze emocje oprócz strachu? Strach jest głównym, najbardziej pożądany, ale drogi do wywołania strachu są różne. Różne, oczywiście, że tak. Można to zrobić. Dobrze. Lupiusie, zostaw mnie z Darkiem. Darku, rozłącz się, wyrzuć go całkowicie z siebie, rozłącz się. Podnieś swoje częstotliwości. Jest ok? Dobrze. Zapytaj Michała, czy już to wszystko wie. Tak. Już
już teraz się zorientował. Poproś go, żeby wyłączył wypływ jakiejkolwiek swojej energii, a ta, która kiedykolwiek została mu zabrana i wypłynęła, ma zostać wykasowana na 1, 2 i 3. I chciałabym, żeby teraz sprawdził, gdzie są te jego dane. W przestrzeni tam, gdzie ten Lupius mieszka, czy pracuje tam, czy kontroluje to wszystko. Pracuje, on mało pracuje. To jest bardziej takie pomieszczenie kontroli i za pomocą którego może faktycznie wywołać procedurę, która doprowadzi do jakiejś emocji, czy do jakiegoś zdarzenia. Poproś Michała, żeby wykasował całe, wszystkie dane na swój temat. Gdziekolwiek one się znajdują, czy tylko i wyłącznie w przestrzeni Lupiusa, czy też gdzieś. Więc jak to idy bywają bardzo sprytne, lubią sobie zachować kopię zapasową. Ale kopię zapasową Michała nie, to nie jest, że on udostępnił im. Mhm. On bardzo chroni tą swoją przestrzeń. On kupił technologię. Mówisz, nie o Lupiusie, tak? Nie płacił, czy nie przekazywał nic na zewnątrz, oprócz tych efektów hodowli, które dla nich tam trzymał. To w takim razie ma wykasować wszystkie dane, które są w posiadaniu Lupiusa. Na 1, 2 i 3. To są jego dane. To są dane Michała. Michał tym zarządza. Nie żaden Lupius. Tylko Michał. Nie żadne dzieci Michała. Lupiusa. Tylko Michał. Już. Wykasował. Wykasował? Tak. To teraz jest czas na sprawdzenie, kiedy to wszystko się zaczęło. Poproś Michała, żeby nas zabrał do tego momentu, kiedy wszystko się zaczęło. Już. I gdzie jesteśmy? W takiej jasnej przestrzeni Michał jest otoczony taką. Jak to nazwać teraz? Bo otoczony światłem, tak, ale światłem, które ma bardzo wysokie natężenie, to też, ale to nie znaczy, że ono jest jasne. Ale to jest tak się odbiera. Michała? Tak, ono otacza, jakby niesie to światło. I stoi w okolicy takiej przestrzeni, która zakrzywia światło i tworzy kolorową przestrzeń, którą można by było ocenić, że jest po prostu ciemna. I Michał, jakby ta istota, to czym jest, bo to raczej do mężczyzny, do Michała trudno jest porównać, próbuje poznać to, czy właśnie dostroić. On to, co w sobie ma, próbuje gdzieś jakby wejść w to w relację, żeby, nie wiem, jest cały czas poczucie, że on chce tworzyć więcej kolorów, a tu jakby ma dostęp do czegoś, czego w nim nie ma, ale on czuje, że może to z tego tworzyć inne kolory, ale dopasować się do tego nie może. Mówisz, że jest otoczony światłem, a wnętrze, środek ma światło, czy nie ma? Tak, ma dużo światła. Ma dużo światła. Dosyć szeroka, dosyć duże spektrum kolorów ma. Okej. Dobrze. Co się tam dalej dzieje? Jest w nim, chce się dostroić, chce tworzyć więcej kolorów. I co dalej się dzieje? W pewnym momencie wydaje się, że właśnie dostraja się, kiedy znajduje w sobie
emocję, którą nazywamy ciekawością. I ta ciekawość właśnie połączyła go z tą przestrzenią i z wejściem do tego, co zakrzywiało to światło, to ciemne światło. I spowodowało, że on mógł wniknąć tam, ale im bardziej się zapadał, tym bardziej zapominał. To jest tak jakby dosłownie zamienić tak bardzo mocno koncentrację, że tylko to, na czym się skupiasz, istnieje, reszta nie. To istnieje. Na innych emocjach, potrzebach różnych, czy kompletnie nie mógł się z tym połączyć, ale ta ciekawość, tak, ciekawość spowodowała, że to było to i udało mu się. Powiedz mi, czy Michał wcześniej gdzieś inkarnował w innych przestrzeniach? Trudno to chyba nazwać inkarnacją. On był w przestrzeniach innych, takich, które to chyba nie są fizyczne, bo to nawet z punktu widzenia nazewnictwa to ziemskiego można by było to nazwać planetą, ale to bardziej chyba trzeba by było nazwać przestrzenią. Tam, gdzie był, w tych innych przestrzeniach były inne cywilizacje? Coś, co można by było nazwać cywilizacją, przestrzenią kolorów. Można było to nazwać, gdzie różne świadomości tworzyły taki świetlisty plan, przestrzeń, bo to nie jest zagęszczone do materii, więc trudno to nazwać planetą, ale jak się tam jest, to się jest otoczony różnymi świadomościami, czy można odnieść do istot, które odczuwa się jako inteligentne formy życia. Dobrze. W momencie, kiedy się nie mógł dostroić, ale ta emocja ciekawości go bardzo wciągała, co się dalej wydarzyło? Wciągnęło go. To tam, gdzie mówiłeś, było to zakrzywienie. I co dalej? Tak. To, że dostroił się, ta ciekawość spowodowała tak olbrzymią koncentrację jego uwagi na tym, na czym się wcześniej skupiał, że wyparł jakby z siebie całą świadomość tego, no prawie całą świadomość tego, kim jest, i zapomniał o tym, kim jest, i stał się bardzo czystą, dość pojemną świadomością, no bo bez pamięci tamtego jakby pojawiły się jakby klastry puste klastry w jego energii, które zostawały sukcesywnie wypełnione emocjami z planu tutaj, w który wszedł. Czy tam się ktoś pojawił? Tak, ten gad. Ten gad. I on przekierował właśnie tam jego uwagę na własną przestrzeń. On wchodząc już do przestrzeni gada, bez swojego światła, które w zasadzie jest w nim, ale jest jakby wygaszone, bo o nim zapomniał, mógł wejść i nie zniszczyć tej przestrzeni, tylko wręcz przeciwnie, wypełnić się takimi wzorcami, które gad chciał mu przekazać. I robił to w każdym wcieleniu, różne sytuacje, różne konfiguracje emocji mógł w nim aktywować, dając mu to, czego tak naprawdę w głębi on chciał, ale nie rozumiał. Nie wyobrażał sobie ta istota, którą był Michał, to w jaki sposób te kolory on jakby chciał, potrzebował wzorców, z których później będzie mógł tworzyć jeszcze więcej kolorów, energii, więcej światła. Tam jest poczucie, że światło jako światło to jest bardzo mało. To światło składa się z nieskończonej liczby kolorów, którą oni też na tej przestrzeni, w tej
w tej energetycznej planecie tworzyli jako społeczność. Dobrze. Kiedy dostał pierwszy implant? Zaraz po zejściu. Po zejściu. On jakby wpływał na koncentrację, jak igła kompasu prowadziła go w tą przestrzeń, w której przebywa do tej pory. Gdzie zszedł po raz pierwszy na Ziemię i kiedy? We wczesnym Egipcie. Jakiś historyczny moment się pokazuje? Jakiś rok? Minus 3, 270. Okej. To teraz już ma pewne odpowiedzi. Darku, chciałabym, żebyś zatrzymał całość tutaj i zerknął na Michała, jak go zastaliśmy dzisiaj, na samym początku. I powiedział mi, jak patrzysz na niego z pewnej perspektywy, jak się układa jego światło? Czy ono wpada do wewnątrz, czy emanuje na zewnątrz? Już zaczyna na zewnątrz, ale dużo w nim zostaje i to jest coś takiego, jakby mieć taką latarkę LED-ową, taką stojącą, gdzie bateryjka już jest słaba siada. I tylko lekko rozżarza to światło. Dobrze. To wracamy do tamtej przestrzeni, kiedy jest po prostu jest. Powiedz mi, czy w momencie, kiedy ma to piękne światło, którym jest otoczony, to jest jego światło, czy brakuje mu czegoś, czy ma jakieś braki, czy jest w całości? Nie, nie, jeszcze nie jest. Jakby odzyskuje ta świadoma cząstka to, że sobie przypomniała swoją prawdziwą istotę, zaczyna jakby przenikać, ale to nie jest jeszcze na 100%. Czyli dopiero teraz w tej podróży on zaczyna jakby odzyskiwać swoją naturę powoli. On tutaj kompletnie nie pamiętał, kim jest, i dlatego stał się tym, kim był. Został przejęty po prostu. Tak, dosłownie został przejęty. Został przejęty. Czyli tak naprawdę nigdy nie miał całkowitej świadomości i prawdziwości życia na Ziemi. Tego nigdy nie doświadczył. No, bardziej można by było powiedzieć, że odczuł jak mało kto prawdziwość życia na Ziemi. Bo w oderwaniu od swojej istoty, od więc swojej istoty. Nie był w stanie wpłynąć na życie ziemskie swoją istotą. Czyli nigdy tylko nie żył właśnie swoim życiem tak naprawdę, prawdziwie. Ponieważ wszystko mu zostało zabrane, włącznie z tą świadomością. Dobrze, ja bym chciała poznać w takim razie Michała jeszcze przed tym procesem, kiedy był całością. Możemy tam pójść? Jest w stanie sobie przypomnieć? Tak, pamięta w tej przestrzeni światła, no, tej przestrzeni świata, w przestrzeni kolorów. Jesteśmy tam? Dobrze. Pozwolisz mi z nim porozmawiać w tamtym momencie? Tak. Okej. Przekaż mu całą wiedzę, którą zdobyliśmy. On już też w którymś momencie zaczął odzyskiwać swoją pamięć i swoją świadomość, ale tutaj chciałabym, żeby też miał informację na temat całości, którą nam się udało do tej pory odkryć. Tak, żeby wiedział o sobie. Czy mogę go tam nazywać Michałem, czy chciałby jakoś inaczej? Nie, nie jest Michałem. Nie? Kim jest? Jest tym kolorem, tą częstotliwością, tą świadomością. Jakim kolorem jest w takim razie? Bardzo duże natężenie koloru, które ja nie wiem, jak opisać ziemskim wartościom, bo to jest bardzo jakby jasny kolor z jednej strony, ale z drugiej strony
bardzo taki ciepły ten kolor jest. I w tej palecie, którą tutaj znamy, to żaden z tych kolorów nie pasuje. W żadną stronę nie można pójść. Zapytaj go, czy... Pojawia mi się taka... taka częstotliwość, jakby, nie wiem, z kolibrem mi się to kojarzyło. Ale nie kolor, tylko częstotliwość. Tak, ta wysoka wibracja. Tak, że bardzo trzepota w nim ta wibracja, bardzo jeszcze zwielokrotniona jest, jakby machał skrzydełkami koliber, to w nim jeszcze wyżej. Wiele dziesiąt razy szybciej to się dzieje. Dobrze. Zapytaj go, czy będzie mu przeszkadzał, jak będę się zwracała do niego, Michał. Może się zgodzić na to. Dobrze. No to pozwolisz mi z nim porozmawiać? Jeden, dwa i trzy. Michał? Słucham, jestem. Jesteś. Tutaj w pięknej barwie, której nie umiemy nawet określić się słowami ziemskimi. Pozwolisz, że będę cię nazywała Michał, ponieważ poznałam cię w 2021. Całą informację masz już podaną. A w 2021 jesteś Michałem. Chciałabym, żebyś zerknął na siebie. W 2021 powiedz mi, czy to jesteś ty? Czy siebie rozpoznajesz? Nie. Nie rozpoznajesz siebie? Ani... fragmentu. Bliska ta istota, postać, ale trudno jest odnaleźć tam wibracje. No trudno jest odnaleźć, bo zanim zszedłeś w ogóle na ziemię, to już nie należałeś do siebie. Straciłeś całość. Wpadłeś jakby w kajdany pewnego gada. Widzisz to? Tak. Chciałabym się teraz dowiedzieć, dlaczego doszło do takiego incydentu, że tak naprawdę całkowicie zapomniałeś, kim jesteś. Skończyliśmy tu coś w nieskończoności. Skończyliśmy. Czyli skończenie czegoś w nieskończoności. Dało poczucie, że jest to nieskończone. Pomimo skończoności, jakby skończyliśmy to według wibracji, które wszyscy mieliśmy w sobie. Więc jedyną drogą, jedynym kierunkiem było wejście we wszechświat, w nieskończoność i synchronizowanie się z innymi częstotliwościami po to, żeby to, co skończyliśmy, móc budować dalej. Mówisz my, czyli kto? Ty i istoty, które tworzymy wspólną przestrzeń, każdy swoją, ale tą kolorową? Tak. Tą pełną kolorów, takich nawet, których nie można określić słowami ziemskimi? Ziemia ma inne kolory, ma inną częstotliwość. Wiele planów mają częstotliwości, które wyróżniają je. Można je poznawać, można tworzyć, można poszerzać. No dobrze, tutaj skończyliście coś w nieskończoności. Mieliście poczucie skończenia, ale chcieliście wejść znowu w nieskończoność. Poczucie skończenia jest ograniczeniem. I jeśli coś skończone w nieskończoności, to nie może być prawdziwe. Aha. Pełne. Aha. I powiedz mi teraz ty swoimi słowami, co się wydarzyło takiego, co doprowadziło do tego, że zatraciłeś całkowicie siebie. Wyruszyłem, jak i inni wyruszyliśmy. Czyli większość was było. Poznania, w przestrzeń poznania. We wszechświecie jest wszystko. Tak. I dobrze. Ilu was było? Ile istot było takich jak ty?
10 000. 10 000. Okej. I powiedz, co się z tobą stało. Wyruszyłeś razem z innymi. Stwierdziliście, że musicie iść dalej, poznawać. Iść w nieskończoność. Tak. Co się dalej wydarzyło? Znalazłem miejsce, których kolory i częstotliwości były inne, których nie znałem. Zauważyłem, że poczułem, że można by było również spróbować połączyć częstotliwości z tego typu częstotliwościami, ale nie mogłem, nie byłem z nimi kompatybilny. Czyli szukałem różnych emocji, kolorów, wibracji, które umożliwiłyby mi połączenie się z tym, co przede mną. Czyli wyszło to na zasadzie braku. Poczułeś, że nie masz tych częstotliwości i tych kolorów. Nikt nie ma wszystkich częstotliwości. A gdybym z tego miejsca, kiedy jeszcze nie wyruszyłeś, poprosiła cię, żebyś poszukał w sobie, odszukał tych częstotliwości. Zobacz, czy je masz. Czy masz częstotliwości? Które? Te, których później chciałeś uzupełnić braki. Nie odczuwam tego jako brak. Nie szukam czegoś. To jest jakieś dopełnienie? To wszystko, wszystko we wszechświecie istnieje jako możliwość doświadczenia. Dlaczego tego nie doświadczyć? Okej, dobrze. To teraz pokaż mi ten moment, kiedy zobaczyłeś te inne częstotliwości, te inne kolory i powiedz mi, dlaczego nie mogłeś się dostroić? Bo nie było we mnie tego... Tego wzorca? Z czego widziałem. Jedyna emocja, która była zgodna i którą odnalazłem w sobie, to ciekawość. Żadnej innej emocji nie mogłem użyć, bo była niekompatybilna. Dobrze. To teraz skupmy się na tej ciekawości. Powiedz mi, ta ciekawość, którą zobaczyłeś w tamtych wibracjach, w tamtych kolorach, co to jest za wibracja tej ciekawości? Czy ona ci coś przypomina? Czy to jest coś, co jest ci znajome? Otwiera, otworzyła przede mną drogę do poznania. Czyli musiało być to coś, co znałeś. To w sensie takim, że mogłeś rozpoznać tą wibrację ciekawości. Znałem ciekawość. Dobrze. Okej. W momencie, kiedy ta ciekawość cię tam przywiodła, co dalej się wydarzyło? Zobaczyłeś, że są wibracje i kolory, do których ty się nie możesz dostroić. Nie ciekawość mnie przywiodła. Ciekawość otworzyła mi drogę do wejścia. Dobrze. I wszedłeś, tak? Tak. Ale w dalszym ciągu nie mogłeś się dostroić. Bo ty działałeś na innych wibracjach. Zgadza ciekawość, się? Która otworzyła mi drogę do wnętrza, spowodowała tak olbrzymią koncentrację, że moje częstotliwości, moja wibracja oddalała się ode mnie, a ja podążałem w głąb przestrzeni, w której ciekawość pokazywała mi inne częstotliwości. Oddalała się od ciebie, a ty miałeś wrażenie, że powinieneś podążać w tamtym kierunku? Nie miałem już wrażenia. Już nie miałeś. Byłem drogą w tamtym kierunku. Już byłeś. Coraz bardziej pusty, coraz bardziej gotowy, coraz bardziej ciekawy. Dobrze, Michale, chciałabym, żebyś uniósł się ponad tę scenę, ponad tę powierzchnię, przestrzeń i powiedział mi, w którym momencie zostałeś przechwycony przez gada? Właśnie w tym momencie, kiedy otworzyła się ta droga przed tobą? Kiedy zrozumienie, że ciekawość jest kluczem do poznania,
portal, w który wszedłem, spowodował zatracenie się w tym, wejście w ten proces. I tam już nie było wyjścia stamtąd. Ja go nie zauważałem, nie potrzebowałem tego wyjścia, nie byłem świadomy. Dokładnie, bo już świadomość Zapominałem. została przechwycona. Twoja. Dobrze. Wracamy. Wracamy do tego momentu, kiedy jesteś szczęśliwy, jesteś całością, jesteś wśród tych 10 tysięcy twoich, tych innych istot, które tak samo wibrują, tak samo koloryzują, mają te same kolory, te same podobne wibracje. Jesteście jednością. Chciałabym, żebyś tam wrócił. Michale, jesteś? Tak. Powiedz mi, dobrą wiadomość mam dla ciebie taką, że nawet w tak dosyć poważnych sytuacjach, jakich się znalazłeś za jakiś czas, kiedy zostałeś przechwycony przez gada, i to w zasadzie całkowicie zostałeś przechwycony. Całkowita kontrola nad tobą, nad twoją świadomością, nad twoim DNA, nad twoją wibracją. Wszystko zostało przechwycone i tak do tego stopnia, że gad był twoim właścicielem. A ty w to wszystko uwierzyłeś. Tak zostało to wszystko zmanipulowane, że praktycznie nie wiedziałeś, że ty to jesteś ty. Zapomniałeś o sobie. Zatraciłeś się, tak jakbyś się zanegował, kim jesteś. Dobra wiadomość jest taka, że z każdej sytuacji można wyjść, z każdej decyzji można zmienić zdanie. I teraz chciałabym, żebyś spojrzał jeszcze raz na Michała 2021 i powiedział mi, czy jest w tobie jakaś decyzja lub zmiana decyzji taka, żeby zmieniła życie twoje w przyszłości. Tak, zachować świadomość. Zachować świadomość, zachować siebie, zachować swoją pamięć, Michale, o sobie, o tym, kim jesteś w rzeczywistości. Tak, o tym mówię, zachować świadomość. Dobrze. Tutaj masz świadomość. Tutaj jesteś sobą. Tak, i chcę ją zachować. I chcesz ją zachować. Dobrze. W takim układzie ja ci pomogę. Ja za moment policzę do trzech, a ty na trzy spotkasz się ze mną w 2021. Zgadzasz się na to? Tak. Będę chciała, żebyś przed przejściem wykonał parę bardzo ważnych czynności. A mianowicie wykasujesz wszystkie umowy i zgody, na które się zgodziłeś praktycznie bezwiednie, ale możesz je cofnąć. Wykasujesz to wszystko, wykasujesz wszystkie implanty, które ci kiedykolwiek zostały założone, wykasujesz wszystkie energie, które ci zostały zabrane, wykasujesz też energie, z których stworzone zostały jakieś małe gadziątka, wykasujesz dokładnie tak samo jakiekolwiek manipulacje w twoim DNA, wykasujesz też pamięć komórkową, o której mówi twoje ciało fizyczne, że chce wykasowania pamięci komórkowej. Mimo tego jednak gdzieś tam w głębi coś pamięta twoje ciało. Skoro żąda wykasowania pamięci komórkowej, coś tam gdzieś w takim razie się próbowało przebić. To wszystko wykasujesz. Zgadzasz się na to? Tak. To uwaga. Uwaga, Michał. Za moment policzę do trzech i spotykamy się w 2021. Jeden, dwa i trzy. Wykasowałeś wszystko to, co cię prosiłam. Włącznie z wzorcami postępowania, traumami, jeśli były w tych 72 twoich wcieleniach. Wszystko to wykasujesz. Zmieniłeś też swoją linię czasową i zmieniłeś warunki, na których będziesz dalej żył w pięknym swoim życiu.
I chciałabym się dowiedzieć, jakie warunki teraz, kiedy jesteś już sobą, jakie wybrałeś warunki na dalsze swoje życie, Michale? Żyć, istnieć w zgodzie z własnymi odczuciami, warunkami. Dobrze. Twoje pytanie jeszcze jako Michała fizycznego było, czy był jakiś założony plan na twoje życie? Myślę, że z tych informacji możesz spokojnie to już wywnioskować, że tak naprawdę cały czas był plan, ale nie twój. Nigdy nie żyłeś na swoich warunkach. Zatraciłeś swoją świadomość. Zatraciłeś siebie w pewnym sensie. Chciałabym, żebyś teraz podniósł swoje częstotliwości na 1, 2 i 3. Zregenerował wszystkie swoje komórki i wysłał informacje o tej wibracji prawdziwej twojej natury do swojego ciała fizycznego już, tak żeby ciało zaczęło metabolizować prawdziwość ciebie i przepływ twojej prawdziwej energii. Zrobiłeś to? Tak. Zostaw mnie teraz z Darkiem. Darku, rozłącz się. Jak się czujesz? Dobrze. Jak teraz Michał wygląda? Powiedz mi. Właśnie tak, taki specyficzny kolor jego częstotliwości. Ta świadomość jest ogromna. Jest ten koliber? Taka lekkość kolibra, taka świeżość. I taka ta świadomość i ta częstotliwość wypełnia ogromne przestrzenie teraz. Powiedz mi, gdzie jest gad 60 tych jego dzieci gadzich? Gdzie są insektoidy? Nie ma, w tej przestrzeni nie ma nikogo, nie ma. Tylko, tylko Michał w swojej właśnie takiej prawdziwej ogromnej formie. Pięknie. Wspaniale wibruje w takim razie. Poproś go, żeby jeszcze... Michał chciał, żeby oprócz skasowania tej pamięci komórkowej, którą czuł gdzieś pod skórą, że coś tam jest, chciał bardzo podnieść swoje wibracje. Myślę, że już teraz bardzo optymalnie i fajnie wibruje, ale chciał też, żeby wzmocnić w nim te cząsteczki radości, szczęścia, dobrostanu, kreacji. Jak to teraz wygląda, powiedz mi, Darku? No wszystko można było tak skrócić, że na maksa. Na maksa już jest. Dobrze. To jeszcze poproś go, żeby sobie w takim razie wzmocnił obfitość, ten dobrostan, bo na tym mu też zależy. Niech sobie to wzmocni. Niech sobie wzmocni też miłość, bezwarunkową miłość do siebie. Powiedziałeś, że to jest na maksa, ale chciałabym, żeby on jeszcze świadomie o tym pomyślał. I teraz chciałabym się dowiedzieć, jak to jest z tymi wizjami sennymi, skoro zmienił sobie warunki, na których będzie sobie dalej egzystował. Jak to wygląda? Jeśli się pojawią, jeśli to będzie konieczne, według niego to będzie mógł się komunikować sam ze sobą właśnie poprzez odczucia, które są prawdą o nim. Przekazem, który jest, pochodzi od niego dla siebie samego. I wtedy będzie to czyste, bardziej dla niego zrozumiałe, czy w ogóle zrozumiałe i możliwe do wykorzystania przez niego w życiu materialnym. A co z tym szumem, dzwonieniem w głowie? To były jakieś tam częstotliwości. Tak, częstotliwości. To się też rozejdzie, przeprogramowane komórki ciała dostrojone do właściwej częstotliwości spowodują, że tego nie będzie w nim słychać. Sprawdź, Darku, dokładnie jego DNA. Czy są jakiekolwiek ślady tych zmian, o których była mowa wcześniej?
czy DNA Nie. jest? Czysto jest, tak. Jest czysto, jest jego. Bardzo widać, jak bardzo równo wibruje. Cały, nie ma nawet mikro na jakieś załamania energii. Super, o to chodzi. Dobrze. I powiedz mi teraz, jak wygląda jego światło? Czy promienieje tym światłem swoim? Tak, właśnie. I to Nie ma bardzo załamań? równo, tak. Dobrze, świetnie. Dobrze, niech jeszcze zharmonizuje wszystkie swoje energie, tak żeby one płynęły równo. Bardzo często zabierano mu bardzo istotne i bardzo duże wartości energii. Niech sobie zharmonizuje wszystkie, żeby one były w takim balansie, zrównoważeniu, ale żeby równo i silnie płynęły bez zakłóceń. No dobrze. Zapytaj Michała, czy chciałby sobie coś powiedzieć swojemu ciału fizycznemu, które siedzi z nami na Skype'ie. Czy jest jakaś informacja, którą chciałby przekazać? Że teraz istnieje prawdziwie. To, kim jest, jest prawdą o nim. I jego życie stanie się prawdą. Zapytaj Michała, czy chciałby przekazać tym innym istotom, które są, tkwią cały czas w takim samym stanie, w jakim on do niedawna był. Było ich 114. Czy chciałby im przekazać wiadomości, informacje, które ma z tej sesji, jak się uwolnić? Tak. To niech to zrobi. To wystarczy jego intencja, jego myśl. To jest w mgnieniu sekundy, w mgnieniu oka. Może przekazać, jak chce. A zapytaj Michała teraz, jak to będzie z tym alkoholem? Czy będzie sięgał po alkohol i inne używki? Będzie sięgał, ale będzie ta potrzeba ciała stopniowo w nim wygasać. I elementy, które wprowadzi do swojego życia, wyprą niektóre sytuacje, w tym również kwestia alkoholu. Dobrze, poproś go, żeby usunął, wykasował jakiekolwiek ślady toksyn, energetycznych toksyn alkoholu i innych używek. Niech to zrobi na 1, 2 i 3. Może to usunąć, to mu przyspieszy proces. Okej. Zrobione? Tak. Dobrze, to teraz zadaj Michałowi pytanie, czy chce zostać w tej przestrzeni, czy sobie chce otworzyć inną przestrzeń. Ja w zasadzie to chcę zostać, bo ta przestrzeń jest dla niego bardzo... Tak. Dobrze. No to niech koloryzuje, niech kreuje te swoje kolory piękne, które tak bardzo umiłował, które były jego naturą, których nie możemy określić nawet słowami ziemskimi. Niech one wibrują w jego przestrzeni. A Michał niech już kreuje to, co chce w swoim życiu i jak chce. Może już teraz sobie rozpocząć kreowanie tej swojej obfitości, dobrostanu, szczęścia, radości. Niech przepuszcza wszystkie te energie przez siebie. Niech sobie popróbuje energię miłości. Niech przesunie przez siebie energię radości, szczęścia, takiego pełnego. Tak jak na początku nie umiał nawet określić tego lęku, dlatego nie chciał się go pozbyć w pewnym sensie, bo go zaczął odczuwać. Niech teraz odczuwa te wszystkie wysoko wibrujące odczucia i uczucia i emocje. Niech je przepuszcza przez siebie. Jest gotowy na to, żeby zamknąć sesję? Tak. To dobrze. To dziękujemy Michałowi za piękną pracę. Darku, ty jesteś gotowy do powrotu? Tak. To ty się rozłącz całkowicie z Michałem i rozłącz się ze wszystkimi, ze wszystkim, cokolwiek było w tej sesji. Ciebie w żaden sposób nie dotyczy. Rozłączcie i odłączcie całkowicie. Cokolwiek było w tej sesji, rozłącz się i odłącz. Sprawdź swoje ciało. Sprawdź dokładnie, jak stwierdzisz, że już jest wszystko ok, to przejdź do swojej przestrzeni, do swoich parametrów.
A jak już tam przejdziesz, to już dokładnie odczujesz swoje parametry i to, jak się doskonale w tej przestrzeni czujesz, bo to jest twoja przestrzeń, Darku. A na jeden podnieś swoje częstotliwości. Podnieś i poczuj też energię radości, szczęścia, miłości do siebie, pełnej akceptacji. Poczuj ją, jak płynie. Jak jest ci w tym dobrze. A na dwa weź głęboki oddech i poczuj energię oddechu w sobie. Poczuj, jak dociera do każdej komórki w ciele fizycznym, jak ją dokarmia, dotlenia, jak sprawia, że te komórki są zadowolone. Bo w każdej z komórek jest świadomość, one wszystko czują. I one teraz czują ten oddech, jest im doskonale. Weź jeszcze jeden głęboki oddech. Poczuj, jak robisz się lekki, coraz lżejszy. Możesz poruszać palcami u stóp i u rąk, tak żebyś poczuł swoje ciało i swoją cielesność, bo za moment wracasz już do siebie. I czujesz też, jak jesteś rzeźki, coraz bardziej lekki, coraz lżejszy, zdrowy, piękny, młody, bo lubisz młodnieć. To wszystko jest w tobie i to wszystko czujesz. Ja za moment powiem trzy, a ty już całkowicie osiądziesz w swoim ciele i otworzysz oczy. Trzy. Dzień dobry. Panie Darku, Michale, włącz mikrofon i wróć do nas. Jak się czujesz, Michał? Lepiej. Ale lepiej nie mówić, czy lepiej, lepiej? Jak to porównać? Jakby całe ciało mi się natleniło. A, no jakby świetnie. Każda komórka mojego ciała zaczęła oddychać. Pięknie. To jest coś w tym rodzaju. No, bardzo ładne. Dziękuję, uczucie. Darku. Podziękuj też sobie, bo też prawda. Tam uczestniczyłeś intensywnie. Darku, powiedz mi, jak się czujesz ty? Dobrze. Fizycznie, emocjonalnie? W porządku? Dobrze. No dobrze. Ja za moment wyłączę nagrywanie i powiedz jeszcze, czy ty się podzielisz swoją sesją, Michale? Tak, ale jeżeli można, bez twarzy. Zawsze to jest twoja decyzja. Z twarzą zasłoniętą. Dobrze. Dziękuję ci jeszcze raz za zaufanie i za pracę. Darku, tobie za wspaniałą pracę. Dziękuję. Dzięki. I na razie. Pa, pa.